jesteśmy w opuszczonej mleczarni. No i właśnie wchodzimy na to miejsce opuszczonej przed miastkiem. Idziemy. Zobaczcie, co tu się będzie znajdowało. Kilka obiektów nam trochę wypadło. Okręgowa spółdzielnia mleczarska w miastku Wygłodowo. Zobaczmy, co tu się dzieje. Kurna. O, puszczone. Nic nie widać. Kurka. Kurka fuktka. Rękawiczki, rury powycinane. Cyk, cyk. Ale tam się duży wody. Sorry. Co tutaj mamy? O kurde. Wszędzie kopie. Kurde, ty, no całkiem to przyjemne. Jeszcze w dobrym stanie to jest. Co to jest? Nie wiem, ale coś tutaj, coś tu mieszało. Nie wiem, co to... Coś tutaj mieszało. Ty, następny jakiś, to nie wiem, co to kuźwa jest. Piec! Jesus! Ja pierdziul. Cement. Kurwa, ty, to normalnie cement jest. Zaraz, chcę zdjęcie puste zrobić. No. Jakaś piwniczka. O, proszę, jakie to przejście. Taka piwniczka. O. Kurka wódka, dobre, nie? Takie pomieszczonka. Ale niziutko tu jest strasznie. Strasznie nisko. Bo tutaj to już jest. A chłodno? Cholera. Cyk. Słuchajcie, mam obowiązki. Jesteśmy w dawnej mleczarni w miejscowości Głodów koło Bytowa. W tym miejscu pracowało około 60 osób. Wytwarzano sery, twaróg, ser żółty oraz przepyszne świeże mleko metrów kaszku. O, tak, sery. Gigi. To nic nie ma. Tam też jest nie. Niedawno widzieliśmy mleczarnię, w której był Remik, u ciebie zastrzelą dzisiaj. Jesteśmy w jakiejś części magazynowej. Ładnie by się paliły, mówisz, Remik, już? W tej części obiektu znajdowało się maszyn mieszający masę serową do produkcji sera żółtego, a w tym miejscu stała wielka wyparka, w której gotowano roztwór.
Potrzebuję światło i wodę. Dobrze, wejście na górę. To wchodzimy, nie? Idziemy do góry. Tutaj tak jakby jeszcze ktoś tutaj zamieszkiwał. Lustro przygotowane. Czemu to jest zamknięte? Tam duchy? Co jest coś? Wejście na górę. Czemu? Ty, no. Noście, no zobacz tutaj. Pomyte nawet. O, naczynia może. O kurde, powiem wam. Tutaj te drzwi były zastawione, to coś kurde. Solidne. Dzień dobry. No. Widać, że ktoś tu mieszka. No dawaj, dawaj, ja potem wszedłem to. Tak, tylko że tam nie dziura jest, nie? A ja mam latarkę, muszę się wstrzymać, to mam latarkę. Trzeba było powiedzieć, jakbym wzięła. No jeszcze za trzy w domu. Nie, ja mam w korekcji, zapomniałam wyjąć samochodem. Szok. No dobra. Książki. Idziemy tam. Kurwa. Rzeczywiście, nie? Jak oni chodzą, to to wszystko lata. Tak ustawiamy. Da, tutaj. Tutaj mają wyra. Mają łóżka. Oczywiście nie. Nie ubyłoby się przed... No ładnie, w mleczarni. Tutaj pewnie... Tutaj kuchnia kiedyś była na pewno. Ty, zobacz co na końcu w pokoju po lewej stronie. Normalnie tam ktoś mieszkał, nie? Gdzie? Co tu? W ostatnim pokoju po lewej stronie. No tutaj normalnie ktoś mieszka. W ostatnim pokoju nawet widać.